Kolejny raz w zespole szkół numer 2 odbył się tradycyjny Dzień Praktyki, którego celem było upowszechnienie rezultatów projektu Ostrowiecki Mistrz Zawodu. Honorowym gościem imprezy był naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pan Mariusz Łata. Dzień praktyki rozpoczęli Damian i Szymon Pożoga, którzy przedstawili ogólne informacje na temat projektu. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup zawodowych zaprezentowali efekty projektu, w którym uczestniczyło 30 uczniów technikum nr 2, kształcących się w zawodach technik geodeta, technik budownictwa, technik reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Po zakończeniu prezentacji pan dyrektor Jacek Farys wraz z panem Mariuszem Łatą wręczyli praktykantom certyfikaty odbycia stażu i uczestnictwa w projekcie. Dodatkowo, każdy praktykant otrzymał okolicznościowy upominek ufundowany przez Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. Certyfikaty i upominki dostali również opiekunowie towarzyszący uczniom w czasie pobytu w Hiszpanii. Po wręczeniu certyfikatów głos zabrał honorowy gość wydarzenia, pan Mariusz Łata, który podkreślił korzyści płynące z programu Erasmus+, programu, który pozwala uczestnikom odkrywać nowe kultury, doskonalić swoje umiejętności językowe, zwiększać swoją zdolność do zatrudnienia oraz przyjmować europejskie wartości tolerancji, szacunku i różnorodności. Następnie dyrektor zespołu szkół nr 2 pan Jacek Farys podziękował za wszechstronne wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na każdym etapie realizacji projektu. Na koniec Urszula Jaworska, opiekun merytoryczny projektu i wicedyrektor zespołu szkół nr 2 podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że projekt zakończył się sukcesem. Wydarzenie wpisało się, tym razem, w kalendarz imprez Erasmus Days w ramach trwającego właśnie Europejskiego Roku Umiejętności. Po części oficjalnej uczestnicy wydarzenia obejrzeli wystawę zdjęć i wspominali przy kawie miłe chwile spędzone w Hiszpanii. Patronem medialnym imprezy była, jak zwykle, niezawodna szkolna telewizja, czyli TV.